Witam Was tutaj, cześć, cześć, Awizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizonosz poza prawem, odcinek 7. Zanim pojawią się komentarze, że Awizonosz to jest jakaś nowa seria, już odcinek 7. I to jest seria zamiast Warszawa miasto, które znam na rowerze. Ta nazwa była trochę długa i raczej aż tak bardzo nie pociągała ludzi. Tego zmieniliśmy na, zmieniłem dokładnie, na Awizonosz poza prawem. Awizonosz poza prawem nawet Lidlą. Nazwa sama wskazuje na czym jeżdżę, więc też powinno być dosyć wysoko zorganizowane z tym, o co tu chodzi. Odcinek dzisiejszy jest dosyć krótki, ponieważ jest godzina 23:34, kiedy nagrywam teraz dźwięk, więc dłuższego części pewnie bym po prostu zasnął. Dlatego dla Was jest krótki dzisiaj tutaj filmik i jedziemy, ruszyliśmy z stacji Daszyńskiego, metro Daszyńskiego i jedziemy standardowo poza prawem, a mianowicie tutaj przejdziemy sobie, tu chyba nawet idę. Tak, tu szedłem, bo teraz tutaj się zamotałem i musiałem usiąść na rowerze. No dobra, już myślałem. Jedziemy w deszczu, jedziemy do, nie wiem jak on to nazywałem, Park Wola chyba, jakoś tak. To jeszcze muszę w telefonie czekać, aż z ciekawości sprawdzę, jak ta stacja rowerowa się nazywa. Wejdę sobie w magiczną mapę Evet Lidlo. Jedziemy sobie chodnikiem, tak żeby było prawidłnie. Chwila. Gdzie ja to mam? Po wąski? Nie, to nie tu. Park Moczydło? To? Nie, nie znam tego parku. O, to będzie tutaj. Jak to się nazywa? Wolska Lekcyjna. No ta nazwa jakoś mnie nie przekonuje. Park imienia Edwarda Szymańskiego. To już bardziej. Dobra, napiszę wam Lekcyjna myśli Wolska, może po prostu tak. Obok Parku Wola. Znowu Katalinia, obok mnie chusteczek żadnych, bo ktoś mnie ukradł. Nawet was w własnym domu potem ludzi kraść. Dobra. Pamiętając to, jakby coś, ta seria będzie się już od dzisiaj nazywać zawsze Awizonosz poza prawem nawet u Lidlo. Albo to jeszcze jakoś tam nazwę. I od dzisiaj na wszystkich seriach, może poza tą, to jeszcze zobaczymy. Najpierw będzie tytuł odcinka, później z jakiej to jest serii. Tak żebyście, bo znając życie, jak się wam pojawi na przykład powiadomienie, to widzicie tylko trzy pierwsze albo cztery wyrazy. Dlatego kiedy macie napisane Cities Skylines PlayStation 4 Natural Disasters, to dużo nie zauważycie, jaki jest tytuł odcinka. A jeżeli będzie na to tytuł odcinka, czyli na przykład meteor spadający w nasze miasto, a później będzie myślnik Cities Skylines PlayStation 4 Natural Disasters, to sądzę, że będzie wam się to oczywiście lepiej podać. Oczywiście na początku hashtag cały czas zostanie, żeby było widać. Może jakoś tak skończyć z informacji. Jedziemy na wybór teatru. Nie pamiętam jak ten teatr się nazywał, to chyba Park Wola. Tutaj nam budują metro, przegapiłem ten moment, okej, dobra, nieważne. Tam budują metro, tu będą wyjmować te tarcze, ale to pewnie jeszcze o tym pogadam kiedy będą prowadzić moje vlogi w Warszawie. Mamy tutaj chodnik. Żeby nie było, po drugiej stronie ulicy jest owszem ścieżka rowerowa, ale Awizonosz już jest poza prawem, pierwszym. A po drugie nie chciało mi się przychodzić, żeby później tam strasznie radujące światło, jak trzeba przejść na drugą stronę. No i chciałem też dla was jak najszybciej to zdobić, dlatego wyciągnąłem prędkość 14,5 km, no ale to i tak na światło się zatrzymywałem, to jest takie kiepskie, nie? To normalnie to ja przecież pamiętacie, ja wyciągałem 16 km i jechałem 40, teraz tak. Muszę jakiś odcinek nowy, nagrać taki porządny, gdy się trochę rozpędzę. Mamy kolejne czerwone światło i irytujące rzeczy. Na które musimy niestety stać. Moja prędkość jest 0,1, o 0,0 i przejechaliśmy równo kilometr, czyli tyle metro tutaj jedzie. Okej, dobra, warto to widzieć tak na przyszłość i czekamy aż się zabi nam zielone światło, bo tam się parę. O, dochodzi 23:30, mamy 28, już za 2 minuty. Śmiało. Bo jeszcze bateria mi padnie w kamerze i będzie dopiero problem. I na czymś takim tracę prawie całą minutę. Idę na piechotę. Przejście, bo widać, że jest przechylone. Bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to zmieniamy nazwę sceny. Widzicie, jak to jest ten odcinek. To jest jeszcze czerwiec.
Ej, ja już nie pamiętam, co chcę powiedzieć. Teraz to ja już żyję liceum, no chyba tam nie. Dobra, jedziemy sobie trochę bliżej, jest wygodny. Tu bym wolał jechać po drugiej stronie ulicy, ale tutaj się przynajmniej coś dzieje, są drzewka. A to jest ten zwykły betonowy chodnik. Wygląda, jedzie się nim wygodniej niż takim zepsutym betonowym chodnikiem. Ale i tak asfaltówka jest lepsza. Albo chodnik taki nowoczesny do lawerów też jest lepszy. Nawet zepsuty nowoczesny chodnik do lawerów też jest lepszy. Ale tu przynajmniej się jedzie w lesie, a tam się jedzie obok gazu. Gazu. I nic nie ma ciekawego poza budynkami czerwonej cegły. I płotu czerwonej cegły. Także tędy jest o wiele przyjemniej się jedzie. Już nagrałem 5 minut, a to trwa 10 minut. Boże, jeszcze 5 minut. Nie musicie wyłączać. Jeżeli wam się podobało, zostawcie w ogóle. No i jeżeli nie subskrybujecie, to kliknijcie, subskrybuj. Wiem, że to tak trochę jest słabe, że ja tutaj mówię, żebyście mówili, subskrybowali łapki góry. Ale wiecie, na te moje 70 subskrypcji, które aktualnie mam, przydałoby się trochę więcej. Skoro ma być specjalna 100 subskrypcji, ma być specjalna 100 subskrypcji, proszę. Ma być specjalna 10 tysięcy wyświetleń. No i chcemy dobić do magicznej sfery zarabiania, czyli 1000 subskrypcji i 300 godzin. I 2000 albo 3000 godzin wyświetlenia w ciągu roku. Co jest dobrze, jesteśmy tego blisko. Dobijemy może w końcu do 1001 wyświetleń, ale i tak najtrudniejsze będzie zdobienie tylu ludzi. Więc ja jeszcze teraz pytam się was, z czego ja bym mógł nagrać? Serio, co by się spodobało, żeby ludzie nas wszyscy oglądali? Subskrybowali. Nie wiem. O, inaczej. O, to jest najlepsze pytanie. Co was zachęciło do tego, żebyście subskrybowali mój kanał? To jest szczere pytanie. Co? Dzięki czemu zasubskrybowaliście mój kanał? Bo jak wam się w ogóle pojawił mój kanał? Jestem tak ciekawy, jak może się mój kanał kiedykolwiek filmów. Znaczy no z PlayStation 4 na City Scanners tylko ja nagrywam, ale z rowerów to chyba też raczej wątpię, żeby dużo osób tam nagrywało. Jak ja z prędkością, z czasami, z dwutygodniowym opóźnieniem jak na TVM Lego i w ogóle no czadowo. Jak widzicie, pogoda jest rajska, w sumie to bym tak mi teraz też wolał. Mnie trochę popadało ten deszcz, a teraz tak jest gorąco i do kitu jest. No jak jest tak gorąco, no to przejeżdżamy sobie przez przejście dla pieszych. Mówię, nawet zszedłem z roweru, tak. Tutaj biegnę, to już by nie było, ja nie jadę na lewej, ja tu biegnę. Biegnę z rowerem, bo zaczęło mi być tutaj zielone światło. O, tu zacząłem biec, dokładnie. Dają automat do biletów. Przeszliśmy, już jesteśmy, to jest opcja wojska, chyba, jeśli dobrze pamiętam. I przechodzimy przez przejście dla pieszych. Jakiś gościu mu tu wchodzi, no nie w kadr. A tego rowerem chce się przecisnąć, tak? Tu jest wielka wydwa, tu są kałuże, tu są tory tramwajowe, tramwaje jeżdżą poza dziesiątką, bo w trakcie wakacji dziesiątkę zlikwidowali. Wcale tu nie chodzi o to, że na Puławskiej są roboty. Tak samo jak 14. Przechodzimy sobie dalej na drugą stronę ulicy, idziemy ścieżkę rowerową, jak możecie zrobić na dwie strony, wsiądziemy i będziemy jechać. Z tak ciekawości nawet zobaczę, czy jechałem trochę bardziej przepisowo niż zazwyczaj. Większość kiboli warszawskich, czy może jednak prawnie? Prędkość. No nie powinien już tego. O, dobra, już jest dobrze. Dobiliśmy do 15 km na godzinę. Chociaż ostatnio to trochę już bardziej się spędziłem. I okej, dobrze, jedziemy, tak jak powinniśmy, nie tak jak ten gościu. Tu jest ścieżka rowerowa, ludzie. Tu, z boku, jest nawet dwulinia pośrodku, żeby rowery się nie wyprzedzały. A ci, co kibole, jadą prosto. Czyli ja rozumiem w sumie, że wygodniej jest jechać prosto, niż tu skręcam, tu jest akurat straszny zakręt. Nawet ten tutaj. Ale, no jednak mimo wszystko, to dużo mi nie daje, zyskuję razy tamtędy, bo tam jest zepsuty chodnik, a tu jest dobry chodnik. Ale i tak, według mnie to nie ma sensu, ten ścieżka rowerowa i to, co ludzie robią z tą ścieżką. O Boże, już się zbliżamy do końca. Dobrze, zbliżamy się do przystanku Alekcyjna, tramwajowego, autobusowego i tak dalej.
Więc ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli się udało, zostawcie w ogóle. Jeśli nie subskrybujecie, no to kliknijcie, subskrybujcie ten dzwonek, aby nie przeskakiwać kolejnego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!